Niedawno miałem 30 urodziny i właśnie w tym filmie chciałbym wam dać 30 lekcji, których nauczyło mnie 30 lat życia i których wciąż się uczę. Lekcja numer 1. Wyrzuć z życia toksycznych ludzi. Pamiętajcie, że jesteśmy średnią 5 najbliższych osób w naszym otoczeniu pod każdym względem. Więc jeżeli w swoim otoczeniu macie ludzi, którzy was nie wspierają, nie sprawiają, że jesteście szczęśliwi, nie sprawiają, że zarabiacie więcej, nie wprowadzają żadnych wartości do waszego życia, to nie ma dla nich po prostu miejsca w tym życiu. Lekcja numer 2. Naucz się mówić nie. Naucz się mówić nie osobom, które coś od ciebie chcą. Naucz się odmawiania. Naucz się po prostu tego, żeby robić trochę mniej rzeczy, na których nie masz ochoty. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że wiecie, życie nie zawsze będzie takie, jakie wy chcecie w 100%. W sensie, że niektóre rzeczy trzeba robić. Ale jeżeli możecie odmówić, to róbcie to. Lekcja 3. Wielozadaniowość nie działa. Po prostu, jeżeli myślicie, że potraficie robić kilka rzeczy na raz, to prawdopodobnie nie wiecie, o czym mówicie. Po prostu, jeżeli ktoś zna jakby to uczucie sfokusowania się na jednym zadaniu i zrobienia jakby w 100% siebie, włożenia w jedno zadanie, to będzie wiedział, o czym mówię. W momencie, gdy staracie się robić kilka rzeczy na raz, to po prostu żadna wam nie wyjdzie, dlatego że mózg tak nie działa. Jeżeli wy uważacie, że jesteście wielozadaniowi, jeżeli potraficie właśnie, macie tą podzielność uwagi, to po prostu macie najwyżej, co najwyżej, macie umiejętność przeskakiwania z jednego zadania do drugiego dosyć szybko, co nie zmienia faktu, że to po prostu tracicie na efektywności. W momencie, gdy skupicie się na jednym zadaniu i zrobicie je po prostu, czy po prostu skupicie się przez pół godziny chociażby na jednym zadaniu, a potem dopiero przejdziecie do kolejnego, to zobaczycie nagły wzrost efektywności. Czwarta lekcja jest dosyć trudna. Wymaga dyscypliny, to od razu wam mogę powiedzieć. Czwartą lekcją jest to, żeby robić rzeczy, za które siebie szanujecie. Dlatego, że w momencie, gdy nie będziecie szanować siebie, to mimochodem, nie bezpośrednio nawet, ale sprawicie, że inni też was nie będą szanować i będziecie po prostu przyciągać takich ludzi do siebie, będziecie przyciągać ludzi do związku takich właśnie, którzy was nie szanują, dlatego że wy uważacie, że tego szacunku nie wymagacie. I tutaj jest bardzo duży apel do mężczyzn, chociaż do kobiet też, ale możliwe, że teraz ci mężczyźni bardziej po prostu akurat tego potrzebują, ale jeżeli wasza kobieta was nie szanuje, jeżeli robi was w chuja za każdym razem i generalnie uważacie, że wy się jej poświęcacie, a ona wam nie, to bardzo możliwe, że po prostu sami siebie nie szanujecie. I to jest trochę wasz problem, wasz wybór, że tak się dzieje. Bo to nie jest wina kogoś, że wykorzystuje waszą naiwność. Oczywiście wiadomo, że jest to trochę kurestwo, ale wiecie, wystarczy po prostu się postawić. I w momencie, gdy zaczniecie robić rzeczy, za które wy się szanujecie, czyli właśnie, nie wiem, chociażby treningi, praca, cokolwiek, że wiecie, będziecie osobami, które potrafią powiedzieć, że nie wyjdę na przykład to, bo mam jakieś plany, bo mam coś do zrobienia i to rzeczywiście zrobicie i będziecie robić to, co mówicie, że chcielibyście zrobić, to po prostu sami się będziecie bardziej szanować i przez to tego szacunku będziecie też wymagać od innych. Lekcja 5. Otwórz się na możliwości. Oczywiście musisz być uważny w tym, na co się otwierasz, bo to wiadomo, że można się łatwo wpieprzyć w cokolwiek, tylko też każda porażka to będzie dla was lekcja i zawsze jesteście w stanie coś z czegoś wyciągnąć, chyba że właśnie nie podejmiecie żadnego ryzyka. Także serio, jeżeli czujecie, że coś jest ok, i o tym też zaraz powiem, to jeżeli czujecie, że coś jest ok, to po prostu podejmijcie to ryzyko. Jeżeli ktoś wam, nie wiem, proponuje, że o dawaj, nie wiem, wyjedziemy na 2-3 miesiące gdzieś tam za granicę, coś będziemy robić i nic was tak naprawdę nie powstrzymuje przed tym, w sensie fizycznie, nie jesteście potrzebni w danym miejscu, to po prostu zaryzykujcie i to zróbcie. Kolejna lekcja to bądź autentyczny i bądź po prostu sobą, takim jakim jesteś. I nie udawaj nikogo innego, bo koniec końców zawsze to z nas wyjdzie. W najgorszych chwilach zawsze wychodzi to, co jesteśmy naprawdę. I wiecie, jeżeli ktoś wam będzie miał za złe, to nie jest tak, że ta osoba jest zła, tylko wy w pierwszej kolejności daliście złudne wrażenie, jakimi jesteście osobami. Także zawsze po prostu warto jest być sobą i kto za wami pójdzie, to będzie dla was też szczerą osobą i będzie wam po prostu bliską osobą, jeżeli was polubi takim, jaki jesteście.
A w momencie, gdy udajecie kogoś innego, no to raz, że osoby, które przyciągniecie do siebie, nie będą prawdopodobnie tymi, którymi rzeczywiście potrzebujecie, w sensie nie będą takimi osobami, których potrzebujecie. I mówię, w końcu to się do was odwróci. Siódma lekcja. Nigdy nie przestawaj się uczyć. Jakby nie ma czegoś takiego, że wiecie, kończycie szkołę i przestajecie się uczyć. I mówiąc nauka, nie mam tutaj na myśli, wiecie, żeby czytać książki do fizyki, biologii czy cokolwiek takiego, bo nauka nie tylko na tym polega. Wiecie, nauka jakiejś sztuki to jest nauka. Nauka jakiejś umiejętności to jest nauka. Jakby chodzi po prostu o to, żeby cały czas się uczyć, cały czas wyciągać lekcje z tego życia, tak, żeby być coraz lepszym, żeby wiecie, w wieku 30 lat nie popełnić tych samych błędów, których byście popełnili w wieku 20 lat. Ten czas właśnie, powiedzmy od 20 do 30 roku życia, jest najlepszym czasem właśnie na to, żeby popełnić te błędy, dlatego że potem już jest po prostu ciężej. Potem dojdą zobowiązania, potem dojdzie, nie wiem, rodzina, cokolwiek i nie będziecie w stanie już tak ryzykować. Także nie przestawaj się uczyć. Lekcja ósma, nie odbieraj wartości swoim problemom. Bo oczywiście zawsze można powiedzieć, że mogło być gorzej, zawsze można powiedzieć, że o, a ten, kto ktoś ma jakieś problemy, a ja to nie mam problemów. Dlatego, że problemy są subiektywne. Dla kogoś problemem mogą być pieniądze, dla kogoś mogą być, nie wiem, relacje z innymi, dla kogoś problemem może być to, że nie ma co jeść. Jakby każdy ma jakiś problem i nie ma co, wiecie, teraz mówić, że o, ja to nie mam problemów, gdzie rzeczywiście czujecie, że jest inaczej. Także nie zaprzeczajcie jakby takiemu swojemu wewnętrznemu, nie wiem, cierpieniu, tylko po prostu je rozwiązujcie i traktujcie serio, bo takie małe pierdoły mogą z czasem być po prostu jak kula śnieżna, że będą się zataczać, aż urośnie z tego naprawdę potężny problem. Kolejnym problemem za to może być stawianie innych powyżej siebie. I jest to problem, z którym ja się też długo borykałem, że ja bardzo często osoby mi najbliższe stawiałem przed sobą. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że jest to taki, wiecie, akt, powiedzmy, nie wiem, męski, że jestem odpowiedzialny i tak dalej. Nie, byłem po prostu głupi, bo nie ma tu jak inaczej tego nazwać, dlatego że w końcu to ja potrzebowałem tej pomocy i ja nie byłem w stanie pomagać tym osobom, dlatego że ja z czasem zacząłem myśleć o nich jako problemie, zacząłem po prostu... Wiecie, w momencie, gdy chcecie komuś tę siłę pomóc, to w pewnym momencie jest tak, że ta osoba was po prostu zaczyna wkurzać tym, że jest dla was no, kulą u nogi i jest problemem, a tak naprawdę to nie ona jest problemem, tylko to, że wy stawiacie tą osobę przed sobą. Zawsze stawiajcie siebie ponad wszystko, dlatego że jesteście jedyną osobą, która z wami zostanie do końca życia i na którą możecie zawsze liczyć. I to jest najważniejsze, żebyście wy ze sobą byli szczęśliwi, bo jeżeli ty nie jesteś ze sobą szczęśliwy, to nie uszczęśliwisz innych. Kolejna, dziesiąta lekcja, która jest, powiedzmy, że odrobinę zaprzeczeniem dwóch poprzednich, czyli właśnie, żeby nie umniejszać swoim problemom, to mimo wszystko jest to, żeby być wdzięcznym za to, co się ma i robić to szczerze, w sensie szczerze właśnie pomyśleć o rzeczach, które się ma, nawet jeżeli się ma mało, to zawsze można by było mieć mniej. I serio, bądźcie wdzięczni za ludzi, którzy was otaczają, jeżeli takich macie, bądźcie wdzięczni za to, że macie, nie wiem, pracę, którą lubicie, albo która wam chociaż pomaga się utrzymać. W każdym przypadku za coś można być wdzięcznym i trzeba to praktykować, co nie oznacza, że macie się na tym zatrzymywać i to wam ma, wiecie, dawać szczęście, że wy jesteście w 100% szczęśliwi, bo macie to, co macie, tylko chodzi o to, żeby za coś być wdzięcznym. Nie potrzebujesz tyle, ile ci się może wydawać, że potrzebujesz, żeby być szczęśliwą osobą. I ja wam mogę to powiedzieć jakby z praktyki, że jestem tak samo szczęśliwy, mając 10 razy więcej pieniędzy, niż jak byłem, mając mniej pieniędzy. Po prostu jakby nie dostrzegałem pewnych rzeczy i nie widziałem tego, że to tak naprawdę nie daje mi szczęścia. Mi się wydawało, że przez to, że czegoś nie mam, to mi da to szczęście, ale to jest na zasadzie takiej, że wiecie, trawnik u sąsiada zawsze będzie bardziej zielony. Lekcja 12. Odłącz się. Musisz nauczyć się spędzać czas sam ze sobą. Jeżeli twój cały dzień polega na tym, że albo spędzasz z kimś czas, albo spędzasz go na rozmowach z kimś i generalnie nie masz w ciągu dnia, w ciągu tygodnia takiego czasu, gdzie spędzasz w 100% ze sobą, ze swoimi myślami,
to nie poznasz siebie, nie poznasz tego, czego potrzebujesz, nie poznasz swoich myśli, nie nauczysz się po prostu ze sobą być. Ja powiedzmy, że byłem rzucony trochę na głęboką wodę pod tym względem, co było bardzo ciężkim dla mnie okresem, ale z drugiej strony okresem, w którym się właśnie bardzo dużo nauczyłem, a mianowicie moment, w którym się wyprowadziłem od rodziców, wyprowadziłem się do miasta, w którym nikogo nie znałem i byłem dosłownie sam ze sobą praktycznie 2-4 na dobę. I ten okres dużo mi dał, dużo się nauczyłem o sobie, dużo się dowiedziałem o sobie, dużo się dowiedziałem, co ja lubię, czego ja potrzebuję. I w tym momencie też potrzebuję właśnie takich okresów. I ja nie mówię, że to ma, wiecie, ma być dzień, dwa czy więcej. Jeżeli ktoś tak potrzebuje i może sobie na to pozwolić, spoko. Mi czasami wystarczy 20-30 minut pobyć po prostu sam ze sobą, ze swoimi myślami, w których skupiam się w 100% na sobie. Dobra, starczy tego chodzenia po mieszkaniu. 13 lekcja to nie oczekuj od tego, że wszyscy będą was rozumieć i wszyscy będą was wspierać, bo tak nie działa świat, po prostu. Jeżeli ktoś zupełnie inaczej był wychowywany, w innym, że tak powiem, w innej bańce żyje i tak dalej, to was po prostu nie będzie w stanie w pełni zrozumieć i to jest jak najbardziej normalne. Nie jest normalnym, że ktoś nie będzie was szanował za to, bo to jest zupełnie co innego. Bo wiecie, można kogoś nie rozumieć i szanować jednocześnie. Można kogoś nie rozumieć i wspierać jednocześnie i to jest jak najbardziej normalne. Pozwól sobie mieć depresję. I tu oczywiście depresja to jest w cudzysłowie, nie chodzi mi tu o chorobę, tylko chodzi mi tutaj o taki gorszy czas. Po prostu pozwól sobie mieć gorszy czas, pozwól sobie mieć chujowe emocje w sobie i pozwól je z siebie wyrzucić. Rób to oczywiście tak, żeby nikomu nie szkodzić tym, nie szkodzić sobie tym, ale pozwól sobie na to. Jeżeli masz ochotę płakać, to płacz. Jeżeli masz ochotę drzeć mordę, drzyj mordę. Jeżeli masz ochotę, nie wiem, iść na siłownię, porzucać sztangą, zrób to. Po prostu pozwól sobie na to, bo nikt nie jest szczęśliwy 2-4 na dobę i nie da się tak po prostu. Nie na tym polega życie, bo jeżeli by tak było, to nikt po prostu by nie docenił tego szczęścia i by to nie było po prostu szczęście w momencie, gdy jakby cały czas jest ten sam stan. Nie można mówić o, wiecie, jeżeli jesteście cały czas w tym samym stanie, to nie można wtedy w jakikolwiek sposób go, wiecie, oceniać, że jest lepiej, jest gorzej, tylko jest cały czas tak samo. Także pozwólcie sobie po prostu mieć chujowy czas. W momencie, gdy ja jestem na przykład zły, gdy jest mi smutno czy cokolwiek, to ja z tym nie walczę. Nie robię czegoś na siłę, żeby sobie poprawić ten humor, bo to nie ma sensu. Jakby mówię, nie na tym polega życie. Życie to jest pasmo wzlotów i upadków i to jest też w tym piękne. I w momencie, gdy sobie też pozwolicie na to, to szybciej z tego wyjdziecie. W momencie, gdy na przykład ktoś jest w żałobie, to w momencie, gdy tą żałobę rzeczywiście przeżyje i będzie w tej żałobie, to dużo szybciej się pogodzi z utratą kogoś, niż w momencie, gdy będzie z tym walczył, gdy będzie od tego uciekał. 15 lekcja to miej jakąś rutynę. I rutyna to może polegać na różne sposoby. Może to być rutyna poranna, że nie wiem, rano wstajesz, nie wiem, medytujesz, idziesz na trening, cokolwiek. Rutyna może być w pracy, że po prostu najpierw zajmujesz się tym, potem się zajmujesz tym, potem tym. Chodzi o to, żeby mieć jakieś pasmo czynności, które będziesz powtarzać albo codziennie, albo przynajmniej 4-5 razy w tygodniu, czy to właśnie będzie praca, czy cokolwiek. Dlatego, że to nada ci takiego trochę pędu i też nada ci takich umiejętności, że będziesz wiedzieć po prostu, co poprawić, co na przykład nie działa, co działa. Będzie można w tym po prostu rzeźbić, żeby to ulepszać. 16 punkt to przestań być takim perfekcjonistą, tylko skup się na wykonaniu zadania w 80%. W momencie, gdy ktoś próbuje być perfekcjonistą i czy to w tym, co robi, czy w życiu po prostu, że wiecie, że nie ma perfekcyjnego życia, bo coś tam, to nigdy po prostu nie będziesz szczęśliwy, a po prostu nie istnieje coś takiego jak perfekcja. Zawsze da się coś poprawić, zawsze da się coś zrobić lepiej i to ludzie będą oceniać, czy tak jest, czy nie. I wiecie, tutaj bardzo często ludzie w związkach tak mają, że szukają właśnie takiego perfekcyjnego partnera, który będzie od A do Z tak, jak oni by chcieli, tylko że no to nie jest tak, że wy sobie, wiecie, to nie jest gra komputerowa, że sobie tworzycie postać od nowa, tylko zawsze jest tak, że ta druga osoba też ma swoje wzloty i upadki, też się zmienia przede wszystkim i to też trzeba brać pod uwagę, że osoba, z którą jesteście 8 lat, to jest inna osoba, niż jaką poznaliście i inną osobą jest teraz, inną wy byliście, jak ją poznaliście, inną osobą jesteście teraz i to się wszystko zmienia, dlatego nie szukajcie perfekcji, tylko szukajcie tego, czy właśnie w 80 czy 90% coś jest takie, jak wam pasuje. Jak wam nie pasuje tylko 10 czy 20%, to jest zajebiście. 17 lekcja to są takie losowe akty dobroci, tak bym powiedział. Chodzi generalnie o to, żeby w randomowych, totalnie momentach zrobić coś miłego dla innego człowieka bez niczego w zamian. I mówię tu o
od pierdół po rzeczy, powiedzmy, bardziej poważne. Może być to, nie wiem, przelanie pieniędzy na jakiś cel charytatywny. Może to być pomóc jakiejś pani przejść przez ulicę. Może to jest być zostawić jakiś napiwek dla kelnerki, która była miła. Może być to po prostu powiedzenie coś miłego dla jakiejś osoby. I te rzeczy powodują, że wy po prostu ze sobą czujecie się lepiej. To są, powiedzmy, akty, które z jednej strony są oczywiście dobre dla innych, ale też są dobre dla was samych. Także jeżeli nie robicie tego nawet dla kogoś innego, to po prostu zróbcie to dla siebie, bo to naprawdę pomaga. Mi to po prostu robi dzień, jak co jakiś czas zrobię dla kogoś, kogo nie znam, coś miłego. I tu mówię nawet o pierdołach, typu puszczenie kogoś na drodze, po prostu nawet jak nie ma pierwszeństwa. Cokolwiek. 18 lekcja jest bardzo prosta. Nie wydawaj pieniędzy, których nie masz, na rzeczy, których nie potrzebujesz, by zaimponować ludziom, których no masz w sumie w dupie i nie są ci bliscy. 19 lekcja. Nie możesz być we wszystkim najlepszym. Po prostu nie da się być we wszystkim najlepszy. Można być co najwyżej w wielu rzeczach dobrym, umiarkowanym, ale no nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie we wszystkim zajebisty. Dlatego nie bójcie się prosić o pomoc kogoś, nie bójcie się oddelegowywać niektórych zadań, nie bójcie się przyznać nawet do tego, że właśnie w czymś nie jesteście, wiecie, kompetentni po prostu, bo nie ma takich ludzi. Jeżeli są, to znaczy, że kłamią. 20 lekcja. Zaufaj swojej intuicji. Wiecie, dla niektórych intuicja to może być coś magicznego, może być coś takiego, wiecie, wow, wiecie, kamienie, znaki zodiaku, cokolwiek, ale tak naprawdę intuicja to jest to, co przeżyliście już. To są sytuacje, to są jakby takie znaki, które gdzieś w życiu w was siadły i właśnie intuicja wam coś podpowiada i to nie są losowe rzeczy, to są zazwyczaj rzeczy, z którymi już się spotkaliście. I nawet właśnie są badania, w którym jeżeli ktoś na przykład wykonuje jakiś test, powiedzmy ma egzamin, ma test ABCD, to prawdopodobnie pierwsza odpowiedź, która mu przyjdzie do głowy, w sensie, że zobaczy na przykład 4 odpowiedzi i jedna będzie dla niego taka, że to jest chyba to, to prawdopodobnie ma rację, prawdopodobnie jest to, bo kiedyś się z tym spotkał, tylko po prostu nie jest w stanie tego sobie przypomnieć i w momencie, gdy taka osoba zaczyna myśleć nad tym, to robi się źle, bo to jest tak samo, jak poznajecie kogoś i widzicie, wiecie, red flagi do tej osoby, ale zaczynacie sobie właśnie tak tłumaczyć, a może to, może tamto i nagle się wpierdalacie i potem parę miesięcy później okazuje się, że te red flagi były powodem na przykład, nie wiem, waszego rozstania czy cokolwiek i rzeczywiście one miały sens. Także zaufaj swojej intuicji, jak coś rzeczywiście, kurwa, masz wielki znak stopu przed oczami i go omijasz, to potem no nie dziw się, że po prostu się wpierdolisz gdzieś. 21 punkt to zadbaj o swoje ciało i tu mam na myśli swoje ciało w sensie fizycznie, umysłowo, zdrowotnie, jakkolwiek. Rób regularnie badania raz w roku, czy nawet raz na 2 lata, jeżeli jesteś młodą osobą. Uprawiaj jakiś sport, obojętnie jaki, dbaj o to, co spożywasz, dbaj o to, jak się wysypiasz, generalnie dbaj o swoje ciało, dlatego że to ciało po prostu z wiekiem jest coraz słabsze. Tracimy, powiedzmy, takie ubezpieczenie na życie i nie wiecie, co was spotka. Nie wiecie, kiedy was spotka jakaś kontuzja, nie wiecie, kiedy was spotka jakaś choroba czy cokolwiek, a to dbanie o siebie, po pierwsze, że ogranicza możliwość takich przypadków, a po drugie, najprawdopodobniej skróci po prostu czas waszej rekonwalescencji ewentualnej. 22 lekcją jest to, że to jest okej, że robisz coś innego niż inni. Jeżeli twoi rówieśnicy zajmują się zupełnie czymś innym niż ty, jeżeli mają inne zainteresowania, inaczej wygląda ich życie, nie wiem, większość twoich rówieśników już ma rodzinę, a ty nawet nie masz partnera, to jest to okej. Jakby lepiej jest znaleźć drugą połówkę w wieku 30 lat i spędzić ze sobą resztę życia, niż w wieku 20 lat wziąć ślub z kimś, z kim się rozwiedzicie po 5. Także to jest okej, jakby każdy czas jest dobry. Jeżeli w wieku 50 lat chcesz się przebranżowić i robić coś innego w życiu, kurwa, zrób to, nie? Jakby pisz swoją historię. Lekcja 23. Nie czekaj na coś, aż będziesz szczęśliwy. Nie uzależniaj swojego szczęścia od jakiejś okoliczności. Nie uzależniaj od tego, że na przykład będziesz szczęśliwy, jak schudniesz. Będę szczęśliwy, jak, nie wiem, zmienię pracę. Będę szczęśliwy, jak coś tam. Bo prawdopodobnie to się nie wydarzy. Tak jak powiedziałem wcześniej, to szczęście nie trwa wiecznie, więc to jest tak, że jeżeli wam by to ktoś dał w tym momencie, to będziecie się cieszyć z tego prawdopodobnie miesiąc. A potem jakby wam ktoś to odebrał, to byście płakali jeszcze bardziej niż wcześniej, nie? Więc to nie ma sensu, więc nie uzależniajcie swojego szczęścia od jakiejś sytuacji, która ma się wydarzyć, zwłaszcza jeżeli nie jest ona w 100% zależna od was. Punkt 24. Podróżuj, kurwa, ile możesz.
naprawdę podróże wiele uczą, tylko też trzeba się na to otworzyć. Jakby rozmowa z osobami, które nie są z waszego grona. Ja nie mówię o tym, że trzeba podróżować na koniec świata i wiecie, z mnichami teraz się modlić i cokolwiek, bo to czasami jest tak, że pojedziecie do innego miasta i tam możecie się czegoś nauczyć, bo ludzie między miastami się nawet różnią i jakby swoją mentalnością. Wiecie, wystarczy, że pojechać ze wsi do dużego miasta i już ta mentalność będzie kurwa o 180 stopni inna, więc nie trzeba jechać do innego kraju. Także podróżujcie ile się da i łudźcie się po prostu ile możecie. Lekcja 25. Nie bój się marzyć o dużych rzeczach. I ja tutaj na przykład no, podam swój przykład, chociaż to też jest przykład prawdopodobnie tysiąca, jak nie milionów dzieciaków, że jakiś dzieciak o czymś marzy, coś by chciał osiągnąć, ale na przykład rodzice mu powiedzą, nie uda ci się, to jest jeden przypadek na milion, coś tam. Nie bójcie się tego, jakby to nie jest tak, że rodzice wam rzucają kłody pod nogi i chcą dla was źle, chcą dla was dobrze, oni po prostu zdają sobie sprawę, jakie są realia, wiecie. Realia są takie, że jeżeli ktoś na przykład się zajmuje muzyką, to szansa na to, że ta osoba będzie w stanie się utrzymywać z tego, jest po prostu mała w stosunku do tego, ile osób się za to bierze, ile rzeczywiście się udaje. Co nie zmienia faktu, że nie bójcie się po prostu dużo marzyć, tylko że róbcie coś z tymi marzeniami, żeby to nie były tylko marzenia, tylko cele do realizacji i po prostu dążcie do tego. Lekcja 26, której się nauczyłem dosłownie 3 lata temu mniej więcej i nauczyłem się tego lecąc akurat właśnie z Belgii do Porto. Po prostu nagle mi się coś poprzestawiało w głowie. Miałem coś takiego w głowie zakodowane, że do 30 roku życia muszę wszystko osiągnąć, bo powyżej 30 już to jest koniec, nie? Że jakby tak jakby z 30 kończyło się moje życie i moje możliwości na zrobienie czegokolwiek. Totalnie w ogóle inaczej sobie wyobrażałem swoje życie w wieku 30 lat, kilka lat temu. Dosłownie, kurwa, w ogóle inaczej myślałem, że będzie, ale jest lepiej niż myślałem po prostu, o wiele lepiej i powiem wam, że ten wiek naprawdę, to nie jest takie straszne, w sensie, jak sobie zdam sprawę z tego, ile jestem w stanie zrobić teraz, ile będę w stanie za 10, za 20 lat, bo jest mnóstwo przypadków osób, które mają po 50 czy po 60 lat i są w chuj sprawne zarówno fizycznie, jak i umysłowo, to jak wezmę pod uwagę to, że jeszcze przede mną jest na przykład 20 czy 30 lat równie produktywnych, co do teraz przeżyłem, to po prostu przestaję się martwić o to, dlatego że no wiek, no to właśnie, tylko liczba. Lekcja 27 to oszczędzaj pieniądze i pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby być złotówą, nie chodzi o to, żeby być takim gołodupcem, że na wszystko mu szkoda i w ogóle nie wydaje, bo to też jakby nie na tym polega życie, wiecie, nie na tym polega zarabianie, żeby tych pieniędzy nie wydawać. Jeżeli ktoś chce tak żyć, powiedzmy, być takim typowym stoikiem, że nic mu nie potrzeba, wiecie, 100% minimalizm, spoko, jak najbardziej, tylko taka osoba oczywiście będzie miała z tego plusy, bo na przykład nie będzie musiała tyle pracować i tak dalej, ale w momencie, gdy ktoś zapierdala jak ktoś inny, na komu zależy na pieniądzach, no to robi coś źle w życiu. Więc nie bądźcie takimi gołodupcami, ale też nie wydawajcie pieniędzy na głupoty i po prostu zabezpieczcie się przyszłościowo, miejcie taką po prostu poduszkę finansową. Taki przykład amerykański, chociaż podejrzewam, że w Polsce te realia są powiedzmy podobne, tylko z przełożeniem na złotówki, to większość Amerykanów ma mniej niż 5000 oszczędności na koncie. Nie wiadomo, że tam są dolary, ale u nas niech to będą złotówki. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że u nas może być trochę gorzej pod tym względem, ale no nie mam danych na ten temat, co nie zmienia faktu, że wiele osób po prostu boryka się z tym, że nie mają pieniędzy w momencie, gdy ich potrzebują naprawdę. Gdy naprawdę się coś wydarzy takiego, że te pieniądze są potrzebne. Typu wiecie, rozwali się komuś auto, nie wiem, padnie komuś lodówka, padnie komuś pralka, to właśnie o to chodzi, żeby mieć te oszczędności, żeby się tym nie martwić. Wiecie, że na przykład wam się rozjebie auto, to nie będziecie teraz musieli, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące jeździć komunikacją i właśnie mieć w tym związku problemy, albo brać pożyczki, co gorsza jeszcze, tylko po prostu macie takie, no kurwa, stało się, dobra, jakby mam pieniądze na to i to robię. Wiadomo, że takim perfekcyjną poduszką finansową, oczywiście na którą nie każdy może sobie od razu pozwolić, to jest to, żeby mieć pieniądze na przeżycie przynajmniej pół roku do przodu bez żadnych zarobków. Czyli na przykład wywalają was z pracy i musicie być w stanie żyć tak, jak żyliście, jakby w takim samym dobrobycie, jaki by nie był, przez najbliższe pół roku. To jest taki według mnie taka idealna ilość. Oczywiście można więcej oszczędzać, nie ma w tym problemu, ale według mnie to jest coś, do czego każdy powinien dążyć, żeby po prostu być gotowy na to, że na przykład przez pół roku ta osoba mogłaby nie pracować, mogłaby nic nie robić, a i tak tych pieniędzy by starczyło właśnie na 6 miesięcy w przód. 28. lekcja. Nie szukaj miłości.
Jeżeli szukacie miłości, jeżeli szukacie na siłę partnera, szukacie kogoś, z kim chcecie żyć, to no, bardzo często jest tak, że się po prostu zawiedziecie albo weźmiecie to, co się po prostu napatoczy. Nie będziecie mieć po prostu za dużych oczekiwań w stosunku do tej osoby i to też jest bardzo problematyczne, bo w momencie, gdy ktoś szuka miłości na siłę, w momencie, gdy ktoś, wiecie, chce tak na siłę z kimś się związać, no to właśnie będzie i właśnie niektóre red flagi omijał i niektóre błędy popełniał. Niestety, ale miłość sama musi do was przyjść. Jedyne, co macie zrobić, to po prostu być na nią otwarci, czyli poznawajcie ludzi, spotykajcie się z ludźmi, ale nie róbcie coś na zasadzie takiej, że o, widzicie fajną dziewczynę i macie od razu takie, wiecie, z tyłu głowy wyobrażenia o waszej przyszłości, albo na odwrót, dziewczyna na przykład umawia się z facetem, to żebyście nie mieli takich od razu, że o, będziemy mieć dwóch synów, jeden będzie Jan, drugi będzie Paweł i w ogóle zamieszkamy, kurwa, na Mazurach i będziemy mieć łódkę, nie? Jakby nie o to chodzi. Bądźcie otwarci na kogoś, ale nie piszcie sobie scenariusz i historii, które się sami nie napiszą. 29. lekcja jest też bardzo istotna i myślę, że wielu osobom otworzy oczy. To jest to, żeby pamiętać o tym, że większość z nas totalnie, kurwa, nie wie, co robi i nie wiemy, do czego dążymy. Po prostu, jakby ja nie wiem, do czego dążę tak naprawdę. Wiem, jakie mam plan na ten rok, wiem, jakie mam plany na następny, może na 3-4 lata do przodu, ale później totalnie, kurwa, nie mam pojęcia. To jest spontan, po prostu jadę na autopilocie, nie? Jadę, zobaczymy, co się stanie. Mam po prostu jakąś trasę wyznaczoną, ale to nie jest trasa docelowa. Ja trasy docelowej nie mam i nie chcę mieć. Nie wyobrażam sobie tego, bo bym wtedy jechał ślepo gdzieś, gdzie nawet nie wiem, dokąd jadę i jakby co mnie spotka po drodze. Więc nie bójcie się o to, jeżeli ty, kurwa, jeżeli macie 20 lat, nie wiecie, co macie robić w życiu, to jest to totalnie normalne. Jakby dziwne jest, jak ktoś wie, co chce robić w życiu, w sensie to jest fart akurat i fajnie, że ktoś tak ma, ale większość ludzi tak nie ma i nie będzie miało i naprawdę te rzeczy się zmieniają. Jakby ja nawet swoje życie, mimo tego, że jakby wiecie, robię coś i się w tym spełniam, to na przestrzeni 6-7 lat też się diametralnie zmieniło. Więc nie oczekujcie tego, że wy będziecie mieć scenariusz do końca życia, co będziecie robić i że zawsze będziecie wiedzieli, co robicie. Bo nie, ja nie wiem, prowadząc biznesy i tak dalej, ja też nie jestem do końca pewny, co robię. Wiele rzeczy po prostu, to jest tak, wiecie, że uczę się na spontanie pewnych rzeczy, uczę się po prostu na bieżąco, niektóre decyzje też podejmuję pochopnie, popełniam błędy, uczę się na nich, ale na tym polega to życie właśnie. I specjalnie wymieniłem właśnie 29 lekcji, a nie 30, dlatego że chciałbym, żebyście 30 napisali wy w komentarzach, bo ja też właśnie żyję tymi lekcjami, które dałem i ja też chcę się od was czegoś nauczyć, więc wy napiszcie, co byście wpisali jako 30 lekcję od siebie, czego wy się nauczyliście przez, nie wiem, 15 lat życia, 20, 30, 50, cokolwiek, bo myślę, że po prostu od każdego można się czegoś nauczyć. Ja chcę się właśnie czegoś nauczyć od was, także napiszcie, co wy byście do tej listy całej dodali w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrybowania tego kanału, widzimy się w kolejnym odcinku. Szczęśliwego życia!